10 kwietnia 2010. Fakty. Jesteśmy prawie dwa miesiące po opublikowaniu raportu i podsumowania przez podkomisję prowadzoną przez Antoniego Macierewicza. Antoni Macierewicz jest z nami w studio. Panie marszałku, panie przewodniczący, witam serdecznie. W zeszłym tygodniu wskazaliśmy państwu bardzo istotny moment, mianowicie fakt wybuchu w skrzydle samolotu. Ten, który uruchomił cały ten ciąg wydarzeń, który doprowadził do katastrofy. I rozumiem, że to jest oczywiście w raporcie. Tak, tak. To jest nie tylko w raporcie, ale to jest kluczowy materiał dowodowy, bezdyskusyjny, którego nikt dotychczas, mimo że minęło już tyle czasu od opublikowania raportu, nikt go nie podważył. Czyli identyfikacji przez komisję dźwięku, miejsca i czasu, momentu eksplozji w lewym skrzydle, co zapoczątkowało całą katastrofę i było jakby pierwszym takim momentem, który doprowadził do śmierci całej... To jest różnica jakościowa, bo mamy nie spekulacje, nie badania na podstawie skutków, tak? Widzimy skutki, zastanawiamy się, do czego doszło, ale mamy sam powód. I teraz... Nie tylko, jest, powtarzam, jest zjawisko, które każdy może zobaczyć, które każdy może usłyszeć, które nie jest wynikiem analiz, nie jest wynikiem jakichś domniemań, nie jest wynikiem nawet świadectw zewnętrznych, czy świadków, których oczywiście było bardzo wielu, ale jest czymś, co każdy może usłyszeć, każdy może zobaczyć i każdy może wyciągnąć z tego wnioski. Oczywiście próbowano to ukryć, próbowano to zamieszać, próbowano to sprawić, żeby nie było tego słychać, prawda? Ale niemniej to pozostało, zostało nagrane na tak zwanej czarnej skrzynce głosowej CVR i w związku z tym i na wszystkich jej wariantach, którymi dysponujemy, na wszystkich wersjach jest ten sam zapis, jest ten sam dźwięk i w tym samym czasie, który odróżnia miejsce brzozy od tego właśnie wybuchu, sprawiając, że to są dwa różne zupełnie zjawiska, że nie da się udowodnić, że ta pancerna brzoza była przyczyną katastrofy. Żaden, tak powiem, dyskutant nie może tego, ale chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, dlatego że ten dowód na zamach, którym dysponujemy, jest niesłychanie twardy. I on pokazuje też, tak jak cały raport, co było i dlaczego doszło do tej zbrodni smoleńskiej. A doszło do niej właśnie dlatego, żeby dać Rosji możliwość kontrolowania Polski i kontrolowania energetyki europejskiej, co sprawiło, że dzień dzisiejszy jest konsekwencją właśnie tego wydarzenia, tej zbrodni. To dlatego właśnie państwa europejskie poza Polską, która była świadoma zagrożeń i w związku z tym zbudowaliśmy alternatywne możliwości energetyczne, większość państw europejskich jest uzależniona po dzień dzisiejszy od właśnie energetyki rosyjskiej. Co więcej, Rosja dzięki temu, że umożliwiła zbrodnią smoleńską kontynuację władzy pana Donalda Tuska, kontynuację prorosyjskiej i proniemieckiej władzy, w związku z tym także dysponuje możliwościami finansowymi, gigantycznymi możliwościami finansowymi, codziennie zarabia miliardy euro właśnie dzięki temu, że przez 5 dodatkowych lat panowała nad energetyką i nad możliwościami europejskimi. To wszystko stało się dlatego, że zabito polską elitę, a zwłaszcza pana prezydenta Kaczyńskiego. Gdyby do tego nie doszło, to Rosja dzisiaj nie miałaby tych możliwości, które posiada. I to jest rzecz kluczowa, którą musimy mieć świadomość i która jest pokazana nie tylko w raporcie, ale przede wszystkim cały materiał dowodowy jest zawarty w załącznikach, które przedwczoraj zostały opublikowane i są dla wszystkich państwa
dostępne, możecie Państwo do nich sięgnąć. Chciałbym dwa słowa na ich temat dzisiaj powiedzieć. No właśnie, bo czas nam upływa. Ja siłą rzeczy chciałbym Pana zapytać o tą notatkę z polskiej ambasady, która została przesłana, gdzie wyrażano oczekiwanie wobec premiera Tuska, by on zrezygnował ze współpracy z Amerykanami i potem rzeczywiście premier Tusk prowadził politykę zgodną z podstawowymi liniami czy punktami polityki rosyjskiej, ale zdaje się, że mówił Pan już na ten temat w innym programie w naszej stacji. To prawda, oprócz tego mówi na ten temat codziennie nieomal pan redaktor Rachoń, co naprawdę jest bardzo istotną wiedzą, jaką Polacy dzięki temu uzyskują, choć oczywiście to TV Republika jest redaktor źródłem Rachoń jest i materiał, autorytetem. Możemy się również powołać na profesora Andrzeja Nowaka, który no, widząc to mówi, że właśnie Polska realizowała tutaj nie swoją politykę, a politykę Moskwy. My zaś przejdźmy do raportu. No to bardzo się cieszę, że jest taka diagnoza pana profesora Nowaka, dlatego, bo to jest jeden z najwybitniejszych historyków zajmujących się najnowszą historią relacji polsko-rosyjskiej. Nowa książka o właśnie relacjach tysiącu lat historii polsko-rosyjskiej jest, ale my również nie o tym, a o raporcie i załącznikach do raportu, więc te osoby, które zainteresują się, ściągną sobie ten raport, będą chciały przejrzeć, mają również znaczy, do dyspozycji przede wszystkim teraz mówimy o załącznikach, dlatego, bo raport oczywiście też, ale załączniki, to jest te ponad 10 tysięcy stron, chcę, żeby Państwo sobie zdawali sprawę. To jest gigantyczny materiał, stanowiący mniej więcej 1/3, może nawet mniej niż 1/3 materiału, który my musieliśmy przerobić, na podstawie którego sformułowaliśmy, został sformułowany raport. Ale to są główne materiały. To nie znaczy, że nie zostaną odnalezione jeszcze inne. Wszystko wskazuje na to, że różne hipotezy, które zostały zawarte w tych materiałach, zostaną jeszcze potwierdzone i rozwinięte dalej, więc myślę, że będziemy mieli jeszcze przed sobą ważne momenty informacyjne, jeżeli chodzi o sprawy zamachu, ale tutaj mamy do czynienia z 5 załącznikami, jeżeli można, gdybyście Państwo mogli pokazać, prawda, to jest załącznik A, który mówi o okolicznościach i tle katastrofy. Załącznik B, który referuje, też zbiera materiały omawiające przebieg katastrofy, kolejne jej fazy. Wreszcie załącznik C, który zawiera badania naszych naukowców, ekspertyzy, które pokazują, jak doszło do tej katastrofy, analizującą poszczególne jej fazy i analizującą poszczególne kluczowe momenty katastrofy, analizującą zarówno czarne skrzynki, jak i szereg innych kluczowych elementów, a to było bardzo, bardzo trudne. Chcę, żebyście Państwo sobie z tego zdawali sprawę, bo mieliśmy do czynienia z materiałami, które były zafałszowane i niszczone przez Rosjan. W związku z tym odtworzenie tych elementów, które są prawdziwe i ich odróżnienie od tych, które są zafałszowane, naprawdę wymagało olbrzymiej umiejętności pracy i analiz. W tym załączniku jest również metodologia każdego z tych badań i ich wyniki, więc dokładnie tak. Wezwania pana politycznych przeciwników, pokażcie wyniki badań, proszę bardzo. No, jeżeli się zapoznają z załącznikiem C, to naprawdę będą wtedy bardziej kompetentnie się zachowywali, a nie tak jak pan Lasek, który mówi, że samolot lecąc z prędkością 1000 km uderzył w ziemię i dlatego ciała tych, którzy polegli, zostały tak zniszczone, bo był to efekt uderzenia z prędkością 1000 km. Samolot leciał mniej więcej 270 km na godzinę pod koniec, a, to, że oni a się nie będą 1000 km nie mógł lecieć. Kompetentnie zachowywać, panie ministrze, nadzieja nie umiera nigdy. No niestety ma pan rację. Niestety to jest jedna z najbardziej takich smutnych historii. Na szczęście milczą ci naukowcy, którzy się separowali od zbadania katastrofy, co było jednym z bardziej takich żenujących sytuacji. Polska przecież ma najwybitniejszy zespół inżynierów chyba w Europie. Naprawdę wybitny zespół inżynierów. A oni się wszyscy tak przestraszyli tej dezinformacji, tej propagandy,
propagandy rosyjsko-tuskowej, prawda, że bardzo niewielu z nich było gotowych się zająć analizą, ale teraz mogą spojrzeć, jak to naprawdę wyglądało. Mamy jeszcze dwa zespoły. I wreszcie punkt D. Blok D to są uwarunkowania prawne i administracyjne katastrofy, pokazujące, jak była montowana cała ta operacja dezinformacyjna kłamstwa Smoleńskiego, która zaczęła się jeszcze przed katastrofą. Warto sobie to uświadomić, że atak na pana prezydenta Kaczyńskiego zaczął się przed katastrofą. Tutaj olbrzymie znaczenie miał zwłaszcza pierwsza próba zamachu, ta, która miała miejsce w 2008 roku. Ona jest też tutaj omawiana. I wreszcie uchwały podkomisji. Warto pamiętać, że mamy do czynienia zarówno z uchwałami z 10 sierpnia, wtedy, kiedy został przyjęty raport, jak i z uchwałami z 31 marca, wtedy, kiedy została podjęta decyzja o publikacji raportu. To są różne uchwały, ale one są tutaj oraz też wśród tych uchwał są dwa zdania odrębne, bo są zdania odrębne. Dwóch członków komisji sformułowało każdy w stosunku do innego problemu, ale swoje zdanie odrębne i ono zostało opublikowane. Gdybym mógł prosić teraz o pokazanie spisu treści i materiałów zawartych w punkcie, w bloku A, okoliczności i tło katastrofy smoleńskiej, a zwłaszcza jego punktu załącznika 38, który ja szybciutko zawiera... Państwu to przeczytam, dobrze? Okoliczności i tło katastrofy smoleńskiej. Załącznik numer 1. Przygotowania do uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Załącznik numer 31. Materiały źródłowe dotyczące remontu Tu-154M. Załącznik numer 32. Dysfunkcjonalne powiązania nieformalne w przemyśle zbrojeniowym i lotniczym na przykładzie podmiotów uczestniczących w przetargu na remont Tu-154M w 2009 roku. Ten załącznik nie nadaje się do... Znaczy nie podlega publikacji ze względu na... Na razie nie podlegał publikacji. To jest załącznik numer 34. Polityka energetyczna rządu i prezydenta Rzeczypospolitej w latach 2008-2010. Analiza negocjacji umowy gazowej. Załącznik numer 35. Przetarg na remont kalendarium i skutki remontu Tu-154M w Rosji. I załącznik numer 38. Informacje dodatkowe dotyczące okoliczności katastrofy smoleńskiej, w tym między innymi. Gruziński film z 13 marca 2010. Jerzy Bar, przygotowania do wizyty w Katyniu. Rosjanie będą robić wszystko, byśmy tam nie siedli. To jest ówczesny ambasador w Rosji. 9 kwietnia 2010. Ostrzeżenie z czeskiego biura Siren. 11. Janusz Palikot w rozmowie z Agnieszką Wojciechowską. Kulisy Platformy. Warszawa 2011 rok, strona 169. Bardzo ważne zeznanie pana Palikota, który twierdzi, że Donald Tusk robił wszystko przy kolejnych wylotach samolotowych pana prezydenta, żeby pan prezydent nie mógł polecieć. Jeszcze że to było działanie do końca pana Tuska absolutnie organizacyjnie przygotowane i systematycznie realizowane. Współpraca wojskowa rządu Tuska z Federacją Rosyjską i wreszcie załącznik 39. Okoliczności tragedii smoleńskiej w materiałach służby kontrwywiadu wojskowego. W tym odcinku, panie ministrze, dziękujemy tutaj za obecność. Dziękuję najmocniej. Omówienie tych załączników byłoby, rzeczywiście wymagałoby więcej czasu, ale one są, zwłaszcza te z bloku A, niesłychanie istotne dla oceny uwarunkowań politycznych, ale także tych, które wynikały z działań służb specjalnych i tego, jak służby specjalne były uzależnione od Donalda Tuska i jak wspierały, tak, to dramatycznie brzmi, ale tak było, jak wspierały stronę rosyjską i wspierały kłamstwo smoleńskie. W takim razie umawiamy się za tydzień i omówimy ten fragment i ten załącznik głębiej. Poświęcimy na to taki czas, jaki jest temu potrzebny. Antoni Macierewicz, dziękujemy bardzo. Dziękuję za obecność bardzo w studiu Telewizji Republika. Dziękujemy również Państwu za uwagę. To był program 10 kwietnia 2010 Fakty.